pana imię i nazwisko? Jacek Michałowski. Ile pan ma lat? 59. Lat 59. Kim pan jest z zawodu? Urzędnikiem państwowym. Urzędnik państwowy. Czy jest pan spokrewniony z oskarżonymi? Nie. Czy był pan uprzednio karany ze składami fałszywych zeznań? Pouczam pana treści artykułu 233 paragraf 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań. Grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 pouczony. Jeżeli chodzi o przyrzeczenie. Bardzo proszę. Proszę wszystkich o powstanie, publiczność również. Proszę powtarzać za mną. Świadomy znaczenia tych słów. Świadomy znaczenia tych słów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Ślubuję uroczyście. Ślubuję uroczyście. Że będę mówił szczerą prawdę. Że będę mówił szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając z tego. Niczego nie ukrywając z tego. Co mi jest wiadomo. Co jest mi wiadomo. Dziękuję. Świadek Jacek Michałowski. Czy pan wie, w jakiej sprawie został wezwany w dniu dzisiejszym? Wiem, w jakiej sprawie zostałem wezwany. Proszę zatem powiedzieć wszystko, co pan pamięta odnośnie przedmiotowego zdarzenia. 20 listopada dostałem informację od dyrektora Biura Ochrony Kancelarii Prezydenta, pana Komornickiego, Konrada Komornickiego. Dyrektora, tak? Dyrektora Biura Ochrony. Pana Komornickiego, Konrada. Iż zaistniała sytuacja w naszym budynku przy Wiejskiej 10. W naszym budynku przy ulicy Wiejskiej 10, tak? Polegająca na tym, że grupa osób targnęła, weszła do sali, niezaproszona, weszła do sali posiedzeń Państwowej Komisji Wyborczej. Niezaproszona weszła do sali posiedzeń PKW. Ponieważ wszystko dzieje się na terenie, wszystko działo się na terenie kancelarii, ta sala jest wynajmowana przez PKW od kancelarii. Sala ta jest wynajmowana od kancelarii przez PKW, a więc wszystko się działo na terenie kancelarii. Na terenie kancelarii. Proszę dalej. Państwowa Komisja Wyborcza dała uchwałę, wystąpiła z uchwałą, uchwaliła uchwałę. Wydała uchwałę o tym, że zawiesza pracę ze względu na to, że obecność tych osób uniemożliwia jej pracę i zagraża bezpieczeństwu pracowników. Obecność osób w tej sali zagraża bezpieczeństwu pracowników PKW i członków PKW. Oraz uniemożliwia pracę. Od wydania tej uchwały skąd się pan dowiedział? Od dyrektora komornickiego. Od wydania tej uchwały dowiedziałem się od pana Komornickiego. Proszę dalej. Jednocześnie dowiedziałem się od pana Komornickiego, że przewodniczący PKW pan sędzia Jaworski. Dowiedziałem się od pana Komornickiego, że przewodniczący PKW pan sędzia Jaworski zwrócił się do dyrektora Komornickiego w obecności policji. Zwrócił się do pana Komornickiego w obecności policji. Żeby kancelaria jako dysponent budynku jakby załatwiła sprawę, żeby umożliwiła pracę PKW. Dyrektor Komornicki zwrócił się do mnie po rozmowach z policją. Żebym wyraził zgodę na to, aby wygłosił do okupujących. Wezwanie do opuszczenia budynku kancelarii.
już w godzinach nocnych, bo już było po północy, tak w razie pamiętam, po północy, uzyskałem informację, że policja wyprowadziła osoby protestujące z budynku. Po północy uzyskałem informację, że policja wyprowadziła osoby będące na osoby z budynku. Czy to wszystko, co może Pan powiedzieć w tej sprawie? Zapisałem oświadczenie, mam pisemne oświadczenie, że takie pełnomocnictwo dałem. Następnego dnia. Następnego dnia wydałem na piśmie oświadczenie, które Panu Konowickiemu udzieliłem ustnie. Proszę powiedzieć, czy mam rozumieć, że Pan Konowicki telefonicznie się z Panem... Tak, cały czas telefonicznie. Pan Konowicki kontaktował się ze mną telefonicznie. Pan powiedział na początku, że te osoby wyszły bez zaproszenia, że wtargnęły do tego budynku. Czy taką informację? Tak, taką informację dostałem od dyrektora Konowickiego. Od Pana Konowickiego uzyskałem informację, że te osoby weszły do budynku bez zaproszenia. Proszę powiedzieć, czy w tych rozmowach z Panem Komorzyńskim była mowa na temat przedstawicieli mediów, którzy znajdowali się na tej sali? Powiedziałbym, że chyba są tam przedstawiciele mediów, tak to Pan mówi. Z tego co pamiętam, Pan Komorzyński powiedział, że na tej sali znajdują się również przedstawiciele mediów. Przedstawiciele mediów. Czy na temat konieczności wyjścia tych osób, czyli przedstawicieli mediów z tej sali była również rozmowa. Nie rozmawiałem z Panem Komorzyńskim na temat konieczności opuszczenia tej sali przez przedstawicieli mediów. Przewodnicząca okazuje świadkowi kartę 74. Proszę Pana, żeby Pan podszedł tutaj do stołu. Proszę powiedzieć, to właśnie oświadczenie. To jest to właśnie oświadczenie. Jest to oświadczenie, które wydałem na skutek rozmowy z Panem Komorowicz. Panie mecenasie, pytania do świadka? Może Pan mecenas wcześniej wypełnił jego wniosek. Proszę bardzo. Czy wcześniej otrzymywał Pan informację od kogoś z Kancelarii Prezydenta RP, że odbywa się jakaś manifestacja pod MAK-em? Tak, dostałem informację od Pana Dyrektora Komorowickiego, że odbywa się manifestacja. Mm-hmm. Czyli... Od Pana Komorowickiego uzyskałem informację, że pod MAK-em budynku odbywa się manifestacja. A kiedy Pan tą informację uzyskał? Zanim to była jednocześnie informacja z tym, że te osoby weszły do... Nie, wcześniej. Wcześniej uzyskałem tę informację. Zanim dowiedziałem się, że część osób weszła do budynku. Proszę dalej. Czy wie Pan, kto brał udział w tej manifestacji? Nie wiem. Nie wiem, kto brał udział w tej manifestacji. To znaczy... Jakby ex post słyszałem jakieś nazwiska, które padały w mediach. Mm-hmm. Dopiero po czasie padały w mediach nazwiska osób, które miały brać udział w tej manifestacji. Proszę dalej. W trakcie, jakby Pan powiedział, że pozostawał Pan w stałym kontakcie z Panem Dyrektorem Komornickim, czy był Pan również w kontakcie z kimś z funkcjonariuszy policji, czy z przedstawicieli policji? Nie byłem z funkcjonariuszami policji przez nikogo. Ja nie byłem w kontakcie telefonicznym z funkcjonariuszami policji podczas tego zdarzenia. Dalej. A czy ma Pan taką wiedzę, czy miał Pan wtedy taką wiedzę, czy ktokolwiek z Państwowej Komisji Wyborczej, czy Krajowego Biura Wyborczego rozważał rozmowy, prowadzenie rozmów z protestującymi w sali białej? Dyrektor Komornicki przekazał mi informację, którą zrozumiałem w ten sposób, że pan Czaplicki, sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej, rozważał zaproszenie kilku osób do
Informacje mi przekazane przez pana Komornickiego zrozumiałam w ten sposób, że pan Czapicki rozważa zaproszenie kilku osób do rozmów z przedstawicielami TKW. Czyli dobrze rozumiem, z jednej strony przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej żądają od was, od państwa jako administratora budynku jakiejś interwencji, a z drugiej strony pan ma wiedzę, że rozważają również rozmowy z osobami protestującymi. Tak. Miałem taką wiedzę, że z jednej strony przedstawiciele DHP domagali się od kancelarii podjęcia działań zmierzających do usunięcia tych osób z budynku, a z drugiej strony, że rozważają podjęcie rozmów z przedstawicielami tych osób. W okresie wyborczym ta sala pozostaje, jest wynajmowana, pozostaje w dyspozycji Państwowej Komisji Wyborczej Krajowego Biura Wyborczego, tak? Tak. W okresie wyboru ta sala jest wynajmowana przez KPW i pozostaje w jej dyspozycji. A czy pan się kontaktował z kimkolwiek z Państwowej Komisji Wyborczej czy Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wyrażenia tej zgody, o której pan mówi, na usunięcie tych osób przebywających w sali? Nie, wtedy już nie rozumiem. Miałem jeden, jedyny kontakt tego dnia z panem ministrem Czaplickim na samym początku, jak rozpoczęła się ta sprawa, potem już nie miałem. I ten kontakt w jakim zakresie był? Dzwonił do mnie minister Czaplicki i zapytał, poinformował mnie, że jest taka sytuacja, że wtargnęła pewna grupa ludzi, co ja na to? Ja powiedziałem, to jest wszystko w waszej dyspozycji. Mm-hmm. Tego dnia na samym początku miałem kontakt z panem Czaplickim. To był kontakt telefoniczny? Telefoniczny. Był to kontakt telefoniczny. Pan Czaplicki poinformował mnie, że weszła grupa osób do tej sali. Ja wtedy powiedziałem, pan powiedział, że to jest... Tam była dłuższa rozmowa, generalnie wyszło na to, że to jest jakby ich kompetencja. Ja wtedy powiedziałem po dłuższej rozmowie, że ten problem pozostaje ich kompetencji. Ich kompetencji, po prostu tego dnia nie rozmawiałem z żadnymi innymi osobami z PKW. Dalej. To jeżeli ten problem, jak pan mówił, pozostaje w ich kompetencji, dlaczego pan bez konsultacji z państwo, z kimś z Krajowego Biura Wyborczego czy Państwowej Komisji Wyborczej zarządził jakby, czy też wyraził zgodę na usunięcie tych osób przebywających w sprawie? Nie jest tak, żebym wyrażał zgodę na usunięcie tych osób. Tak pan powiedział. Nie, tak nie powiedziałem. Powiedziałem jedynie, że wyraziłem, wyraziłem zgodę, żeby dyrektor Biura Ochrony Kancelarii wezwał osoby, które tam przebywają, do opuszczenia sali. Ja wyraziłem zgodę na to, aby dyrektor dyrektor Komorniczki wezwał osoby przebywające w tej sali do jej opuszczenia. Nie wyraziłem zgody na usunięcie tych osób z sali. No ale nawet właśnie wyrażenie tej zgody na wydanie tego wezwania przez pana Komornickiego, w jakim celu, czemu miało służyć sytuacji, kiedy pan poinformował pana Czaplickiego, że to jest niejako ich problem, tak? Tak jest. To jest tak, że pan sędzia Jaworski, tak jak już mówiłem, w obecności policji przekazał panu Komornickiemu prośbę, żeby on sprawę załatwił. To się... było już po tej rozmowie z panem Czaplickim? O tak, tak. Po rozmowie z panem Czaplickim. To już było dużo, tak, dużo więcej. Długo potem pan Jaworski
w obecności policji poprosił pana Komornickiego o zajęcie się tym problemem. Mogę przeczytać kawałek listu, który pan Jaworski wystosował do mnie następnego dnia, który to potwierdza. Następnego dnia pan Jaworski. Na moją, odpowiadając na mój list. W odpowiedzi na mój list pisemnie odpowiedział mi. Wysoki sędzie, trzeba zwrócić uwagę na to, że dokument, który jest sporządzany dzień później, kiedy osoby już są zatrzymane, sprawa jest w toku, policja rozważa złożenie wniosku w trybie przyspieszonym, sprawa jest nagłośniona, no ma niezbyt dużą wartość w mojej ocenie i dowodową, z przyczyn takich, że jest tworzona post factum, a nie przed samym zdarzeniem. Sąd zaprotokołował, że to miało miejsce następnego dnia, a pan mecenas pozwolił, że sąd będzie oceniał zebrany w sprawie materiał dowodowy i jego wartość. Jeśli przewodnicząca stwierdza, iż świadek korzysta z, to jest treść tego listu, tak? To jest treść tego listu, tak. Z notatki w połowie części list. Proszę zatem przytoczyć treść tego, tej odpowiedzi. Całość czy tylko ten paragraf, o którym mówiłem? Ten prawie, bo ten prawie. Dlatego też przewodniczący... Z treści odpowiedzi pana Jaworskiego przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej zwrócił się do dyrektora Biura Ochrony Kancelarii Prezydenta pana Konrada Komornickiego w obecności funkcjonariusza policji o podjęcie działań wynikających z obowiązków kancelarii jako dysponenta budynku. W celu umożliwienia bezpiecznej pracy Państwowej Komisji Wyborczej. Bezpiecznej pracy i pracowników Krajowego Biura Wyborczego. Podnosi, iż dokument ten został wytworzony następnego dnia w momencie, kiedy osoby były już zatrzymane i zostały im postawione zaszczyt. Czy pan może złożyć ten list do sprawy? W tym miejscu świadek składa. Mogę to zobaczyć? Kopię listu do akta. Świadek przyznaje w dalszym. Proszę dalej, panie komisarzu. Czy ma pan taką wiedzę, że pan dyrektor Komornicki składał jakieś zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa? Nie, z tego co wiem, nie składał żadnego zawiadomienia. Z tego co mi wiadomo, pan Komornicki nie składał żadnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Składał zeznania tego przed wezwaniem tam obecnych. Było jakieś zeznanie przed policją. Z tego co wiem, składał zeznania przed policją, zanim wezwał osoby do opuszczenia. Robił to z własnej inicjatywy, jakby kontaktował się w tej sprawie z panem. To jest zeznania. Policja, tak jak rozumiałem, policja powiedziała, że to jest rutynowe postępowanie, że musi złożyć zeznanie. Mhm. Z tego co wiem, policja poinformowała pana Komornickiego, że musi złożyć zeznania, bo jest to rutynowe postępowanie. Czy w tamtym momencie miał pan wiedzę na temat tego, kto przebywał w tej sali? Nie miałem. Nie miałam wiedzy, kto przebywał
Żadne nazwiska nie padały. Kto przebywał w sali białej, nie padały żadne nazwiska. Pan podczas tej rozmowy z panem dyrektorem Komornickim oglądał transmisję z tego wydarzenia? Nie oglądałem transmisji z tego wydarzenia. Nie oglądałem transmisji z tego wydarzenia. A czy zna pan, czy znane są panu osoby pana Grzegorza Brama i pani Stunkiewicz? Tylko ze słyszenia z mediów. Tylko ze słyszenia z mediów znam nazwiska Grzegorz Bram oraz Taki sędzie, jeżeli mógłbym, mam tutaj taki film, który dołączyć do akt. To jest film stworzony przez panią Ewę Stankiewicz, film Krzyż, w którym pan dyrektor Mikołowski został w dosyć negatywnym świetle przedstawiony. Może się Wysoki Sąd zapoznać z tym filmem. To jest film, który był, który jest powszechnie znany. Dystrybuowany w 160 tysiącach egzemplarzy. Wyłączony był między innymi do ogólnopolskiej gazety Polskiej. Właśnie chciałbym wnosić również o jest stąd pytanie, czy świadek zna ten film. Nie znam tego. W tym sensie nie znam tego filmu. Przedstawiona chciałem w dalszym ciągu. Nie znam tego filmu. Dalej. Chciałbym jeszcze dopytać o taką rzecz, to oświadczenie, które pan napisał dnia następnego, to nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale to było sporządzone na prośbę dyrektora Komornickiego. Tak, to sporządzenie, to oświadczenie, że wydajemy ustną dyspozycję, zostało sporządzone na prośbę dyrektora Komornickiego. Oświadczenie na piśmie, które sporządziłem następnego dnia, sporządziłem na prośbę dyrektora Komornickiego na potwierdzenie ustnej dyspozycji. Bardzo dziękuję. Proszę pana, kiedy miała miejsce ta konsultacja pana dyrektora Komornickiego z panem? Pamięta pan, o której godzinie? Nie jestem w stanie podać dokładnej godziny. Wiem, że to były późne godziny popołudniowe do późnych godzin wieczornych. Ostatni nasz kontakt według mnie już po północy. Już nie, chodzi mnie przed interwencją policji. Przed interwencją. 11. Wtedy, kiedy uzgadnialiście tą zgodę pana, że pan wyraża zgodę na wygłoszenie tego pomnika, o której to było? To na pewno było, to na pewno było późnym wieczorem. To było późnym wieczorem. Nie chodzi kontaktu z panem. Nie dam głosu. Komornickim przed interwencją policji mogło być to późne godziny wieczorem. Czy również w trakcie tej rozmowy była uzgadniana treść pomnika? Przedstawiał pan Komornicki. O ile dobrze pamiętam, mniej więcej przedstawił mi treść komunikatu. No ile dobrze pamiętam, w rozmowie z panem Komornickim przedstawiona została również treść komunikatu. Czy w tej, pan pamięta, czy w tej treści tego komunikatu było również wezwanie do opuszczenia pomieszczenia przez przedstawicieli mediów? Nie przypominam sobie czegoś takiego. Nie przypominam sobie, aby w tej treści wezwanie było skierowane do przedstawicieli mediów. A pan uważał, pytam teraz o pana odczucia, i czy pan uważał, że również tych przedstawicieli mediów, którzy są na tej sali, też dotyczy to wezwanie do opuszczenia lokalu? Znaczy, uważam, że to wezwanie dotyczyło wszystkich osób, które tam były. Łącznie z przedstawicielami mediów? Wszystkich osób, które tam były, tak? Ja osobiście uważam, że to wezwanie dotyczyło wszystkich osób, które znajdowały się w tej sali, a także przedstawicieli mediów. Pan uważa, że
tego typu wezwanie jest zgodne z zasadami konstytucyjnymi dotyczącymi wolności prasy i wolności informacji, bo wolność prasy nie jest sama dla siebie. Informacja, jaką ja miałem wtedy, nie mówiła o tym, że tam są dziennikarze, czy ich nie ma. Podobno są dziennikarze. Nie wiem, czy byli akredytowani, czy nie byli akredytowani. Nie mam takiej... A w odpowiedzi na pytanie pana mecenasa? Uważam, że jeżeli ktoś zakłóca pracę komisji wyborczej, niezależnie od tego, czy jest dziennikarzem, czy nie jest dziennikarzem, nie powinien tego robić. A ma pan wiedzę, że dziennikarze zakłócali? Nie mam takiej wiedzy. Pyta pan o moje przekonanie. Nie, uważam, że jeżeli ktoś jest dziennikarzem, to też nie powinien zakłócać na pracy komisji. Nie mam takiej wiedzy, czy dziennikarze zakłócali tą pracę. Pan mówił, że też nie miał być tam w ogóle byli dziennikarze, tak? Słyszałem słowo podobno są, ale to nie prawda. Słyszałam, że na sali byli podobno dziennikarze. Nie wiem, czy byli oni akredytowani, czy nie. Czy samo relacjonowanie przez media takiej sytuacji dosyć niewygodnej, czyli jakby zakłócającej dobrostan szeroko rozumianej władzy. To jest dla pana sytuacja taka, że to jest zakłócanie pracy określonego organu państwowego albo instytucji państwowej? Obowiązkiem mediów jest relacjonowanie wszelkich wydarzeń. Tak, stąd moje pytanie. Jest relacjonowanie wszelkiego rodzaju wydarzeń. Czy w tej sytuacji konkretnej, kiedy media relacjonowały to, co się dzieje, nieważne, czy to było według prawa zgodne, czy też niezgodne, ale informacja o tym, co się dzieje w tej sali, to według pana jest wypełnianie misji dziennikarskiej, czy nie? Tak. Relacja na temat tego, co się działo w tej sali, jest wypełnianie misji. Dobrze. Proszę pana, czy pan się czuje pokrzywdzony w tej sprawie? Nie. Ja się nie czuję pokrzywdzony. Pan jako pan i jako przedstawiciel Kancelarii Prezydenta? Bo ja pytam o pana jako szefa Kancelarii Prezydenta. Czy pan jako przedstawiciel Kancelarii Prezydenta poza drobnymi zniszczeniami przy zamku wejściowym nie wniosła żadnych szkód z tego powodu? Ja pytam tylko, czy pan jako przedstawiciel, jako szef Kancelarii, czyli sprawujący tutaj władztwo w tym sensie, czuje się pokrzywdzony w tej konkretnej sprawie, gdzie jest zarzut naruszenia miru domowego. Nie ma zniszczenia miru. Nie czuję się pokrzywdzony. Nie czuję się pokrzywdzony jako przedstawiciel, jako szef Kancelarii Prezydenta. To kto jest w tej sprawie pokrzywdzony? PKW mówi, że nie, pan też nie. Kto jest w tej sprawie pokrzywdzony według pana? Nie wiem. Nie wiem, w tej sprawie jest. Dobrze. Proszę pana, proszę powiedzieć, czy w momencie, kiedy pan rozmawiał z panem Komornickim, czy to były późne godziny wieczorne, jak pan powiedział, czy miał pan kontakt, albo jeżeli nie, to czy pan nie uważał, że należy porozumieć się z kimś z PKW, co oni zamierzają w tej sytuacji robić? Dostałem jasną informację od mojego dyrektora Komornickiego. Przed wygłoszeniem tego, znaczy przed uzgodnieniem, że zostanie wygłoszony ten komunikat. Ten moment mnie interesuje. Przed tym, zanim doszło do tej sytuacji, Państwowa Komisja Wyborcza powzięła uchwałę, że nie może dalej pracować. Dla mnie to było oczywiste. No, ład konstytucyjny pod tytułem praca Państwowej Komisji Wyborczej to jest coś dla mnie niesłychanie ważnego. Uważałem, że nie może być tak, że Państwowa Komisja Wyborcza nie może pracować. Jeżeli oni uważają, że nie mogą pracować, to znaczy, że coś jest nie. Zanim doszło do rozmowy z panem Komornickim na temat uzgodnienia treści wezwania, uzyskałem informację
że PKW podjęła uchwałę dotyczącą niemożliwości dalszej pracy. Dla mnie to było oczywiste. Czy to spowodowało, że Pan nie widział potrzeby podejmowania kontaktu z przedstawicielem PKW? Miałem informację o pisemną uchwale PKW. Nie widziałem żadnej potrzeby komunikowania. Miałam informację o podjęciu uchwały. Nie widziałam potrzeby podejmowania kontaktu z przedstawicielami PKW. Miałem też relacje od dyrektora komunikacji. Miałam też relację od dyrektora. Dobrze, to ustalmy, proszę Pana, godziny tak mniej więcej. Kiedy Pan pozyskał tą informację dotyczącą tego, że została podjęta tej treści uchwała? O której godzinie? Pan wybaczy, znaczy, nie jestem w stanie. Myślę, że to było między 10 a 11. Nie jestem. Przed południem? Czy po południu. Czy w nocy? W nocy. W nocy. Nie jestem w stanie. Między 10 a 11. Tak mi się wydaje. Kiedy uzyskałem informacje o podjęciu uchwały, wydaje mi się, że mogło to być między 22 a 23. Pan miał informację, że tam są o tej godzinie przedstawiciele, czy też członkowie PKW i Krajowego Biura na terenie? Miałem informację, że wyszli. Że wyszli, że wyszli. To jak można przeszkadzać komuś, kogo nie ma? Informacje, że przedstawiciele PKW i biura wyborczego wyszli. Proszę odpowiedzieć na pytanie. Bo skoro ich nie było, to jak można im przeszkadzać? Proszę, co im było? Jest tak, że uchwała komisji wyraźnie dała do zrozumienia, znaczy wyraźnie powiedziała, że PKW nie może pracować, czy zawiesza pracę. Uchwała PKW była jasna, że prace zostały zawieszone. W interesie publicznym było, żeby prace zostały podjęte. W interesie publicznym było to, aby doprowadzić, żeby prace PKW zostały podjęte. Dobrze, proszę Pana, czy ma Pan wiedzę, czy ta informacja o tym, że te osoby, które przebywają w tym pomieszczeniu, zakłócają pracę komisji, do nich dotarła, do tych osób? Po wygłoszeniu komunikatu przez dyrektora komornickiego rozumiem, że dotarła. Ale tam nic w tej treści komunikatu o tym nie było. Rozumiem, że po wygłoszeniu, proszę o spokój, że po wygłoszeniu komunikatu przez pana Konornickiego do osób znajdujących się na sali dotarła informacja, że zakłócają pracę. Ale w jakiej formie? Bo jak mówię, z treści komunikatu to nie wynika. Jest wezwanie do opuszczenia pomieszczenia, ale nie z tego powodu, nie ma nic na ten temat, Pan rozumie, nie ma nic na ten temat, że z tego powodu, że zakłócacie na przykład proces liczenia, czy coś takiego. Rozumiem, nie pamiętam w tej chwili treści tego oświadczenia. Proszę o okazanie. Chodzi o treść komunikatu. Tak. Czyli ja rozumiem, że w treści komunikatu jest tylko powiedziane o... Wysoki Sądzie, rozumiem, że w treści komunikatu, który przeczytał dyrektor Komorniński, którego treści szczegółowo nie pamiętam, nie ma nic napisane na temat zakłócania pracy komisji wyborczej. Rozumiem, że nie ma. Brak jest informacji, że osoby znajdujące się na sali zakłócają pracę. Ja nie mam więcej. Pani oskarżona, czy są Pan już ten pamiętam? Przewodnicząca okazuje Czeskowi bardzo wstydzić. Dobra. Ja mam pytanie,
proszę powiedzieć, czy po przeczytaniu treści tego komunikatu, czy pan pamięta, żeby taka treść była uzgadniana z panem Komornickim, tego komunikatu? Znaczy, ja nie uzgadniałem z nim dokładnej treści. On mnie poinformował, jaką treść komunikatu proponuje policja, bo oni... Pan Komornicki... Nie byłem stroną uzgadniania komunikatu. Poinformował mnie, jaką treść komunikatu proponuje policja. Mniej więcej, to też nie było dokładnie. Ja powiedziałem, uzgodnij to, proszę uzgodnić to. Mniej więcej, ja nie byłem osobą, z którą uzgadniano. Czy ktoś sobie żarty robi w tym momencie, że ten telefon jest włączony i ten dźwięk się wydobywa? No w którejś torbie to chyba wypada wyłączyć, prawda? Ja nie byłam osobą, z którą uzgadniano treść tego komunikatu. Proszę. Chciałam zapytać, czy pan miał świadomość, że w trakcie pańskich rozmów, najpierw z panem Szczepińskim, następnie jak proszę z panem Jaworskim, cały czas funkcjonowało w najnormalniejszy sposób biuro PKW, że biuro prasowe PKW kontaktowało się cały czas z przedstawicielami mediów i osobami zgromadzonymi na sali białej, że w żaden sposób nie zakłócone zostały wzajemne relacje, że osoby pojawiające się z biura prasowego PKW informowały, że mogą cały czas przekazywać na bieżąco informacje do PKW jako pośrednik pomiędzy stroną na sali białej a PKW. Czy pan miał taką świadomość istnienia atmosfery tam w tym budynku? Nie miałem informacji szczegółowych. Nie miałem szczegółowej informacji na ten temat, że cały czas działało biuro prasowe PKW. Rozumiem, że działało, tak? No z pytania pani oskarżona, tak, wynika prasowe PKW, które pośredniczyło przekazywaniu informacji. Nie miało wiedzy na temat atmosfery, tam pan miał. Czy gdyby pan taką wiedzę posiadał, to wówczas zastosowane procedury byłyby odmienne? W momencie, kiedy dostałem uchwałę, znaczy dostałem informację o uchwale PKW, nic by się nie zmieniło. Dlatego, że PKW wyraźnie już mówiłem. Nie byłyby inne. Od momentu, kiedy dostałem uchwałę PKW, nie postępował inne. Od momentu, kiedy otrzymałem uchwałę PKW. Informację o uchwale. Informację o uchwale PKW nie postąpiłbym inaczej, nawet mając wiedzę, że cały czas działało w osobie taka. Proszę dalej. Oskarżona już nie ma pytań, natomiast oświadczenie chciałaby wydać, a zanim wydała, ja chciałbym jeszcze, przepraszam, w związku z tym jedno pytanie zadać. Pana, powiedział pan bardzo ładnie, co do kwestii, że to było wypełnianie, to relacjonowanie, co się dzieje, wypełnianie misji dziennikarskiej jak najbardziej. Ma pan takie sformułowania. Czy nie kłóci się, czy nie jest to wewnętrzna sprzeczność pana wypowiedzi, że jednocześnie to wezwanie dotyczyło również przedstawicieli mediów, którzy relacjonowali? Ja tu widzę sprzeczność. Pan tu dostrzega jakąś sprzeczność w swoim zapatrywaniu, czy nie? Nie. Bo tak, z jednej strony jest wypełnianie misji niezależnie od tego, co się dzieje, czyli dziennikarze relacjonują społeczeństwu to, co się dzieje. Można się z tym zgadzać, można się nie zgadzać, ale relacja dla społeczeństwa idzie. A z drugiej strony uważa pan, że przedstawiciele mediów również powinni usunąć się z tej sali. Jak to pogodzić? Tak uważam. Uważam, że w momencie, kiedy osoby, które tam przebywały, zakłócały możliwość pracy PKW, powinni wszyscy usunąć się z tej sali. Co nie zwalnia oczywiście mediów z obowiązku, czy tam z misji relacjonowania. Powinny opuścić tą salę, co oczywiście nie zwalnia mediów z obowiązku relacjonowania. Tak
jest moje osobiste zdanie. Proszę pana, czy wtedy, kiedy podejmował pan decyzję, czy analizowaliście, czy pan analizował podobne tego typu przypadki dotyczące instytucji państwowych? Pamięta pan, czy były tego typu przypadki, czy nie? W cudzysłowie okupacji pomieszczeń instytucji. Pamiętam, że były takie przypadki. Analizował pan, czy nie? Wtedy nie, znaczy no, nie analizowaliśmy tych przypadków. Pamiętam, że były przypadki w cudzysłowie okupowania instytucji państwowych. Ale my... Żadnej analizy porównawczej nie robiliśmy. Nie robiliśmy żadnej analizy porównawczej. A czy pan pamięta, czy pan ma taką wiedzę, jak odbywało się rozwiązywanie tego typu przypadków, kiedy miały miejsce tego typu zdarzenia? Przypomnę 2007 rok, okupacja pielęgniarek kancelarii premiera, i niedawne wydarzenia związane z protestem osób opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi. Czy pan te przypadki pamięta? Pamiętam, wracam do nosił. Tak. Czy pan miał, czy zastanawiał się pan w związku z tym, co do zasadności swojego postępowania w tym przypadku? W kontekście tych wydarzeń. Gdzie te osoby nie zostały usunięte? To jest notoryjna wiedza. Zastanawiałem się, znaczy nie zastanawiałem się w kontekście innych wydarzeń. Nie zastanawiałem się. Myślałem o tej konkretnej sytuacji. Nad swoją decyzją w kontekście innych tego typu spraw rozważałem tylko przedmiotową sprawę. Czy? No, muszę zadać to pytanie jako obrońca, czy w tego typu przypadku nie miały jakiegoś znaczenia sympatie albo antypatie do określonych osób, proszę o spokój, które były w tej sali, a przypadki kancelarii premiera 2007 i te osoby opiekujące się dziećmi, które wzbudzały powszechne współczucie, czy to miało jakieś znaczenie, czy nie? Pytam hipotetycznie. Nie znałem żadnych nazwisk osób, które były na tej sali. Nie znałem. Czyli nie miało to jakiegoś znaczenia. Które były na tej sali. Nie mogło. Więc może lepiej nie powinno. Nawet gdyby nie znał, to by nie miał. Antypatie i sympatie nie wchodziły w grę. Nawet gdybym znał te osoby, to nie miało tego znaczenia. Ja nie mam więcej pytań, pani chciała coś oświadczenia. Tak, proszę. Czy w związku z tym moment świadek jest wolny? Jeszcze jest jakieś tam kilka pytań. To może oświadczenie po wyczerpaniu. To na czym ma to związek? Tak, z pytaniami. Może ja pozwolę sobie króciusieńko. Dobrze, proszę. Oskarżona, który jest oświadcza, proszę. Wysoki sądzie, wydaje mi się, że mamy do czynienia z przedziwną sytuacją, w której wewnątrz obiektu użyteczności publicznej znajduje się grupa zatroskanych sytuacją w Państwowej Komisji Wyborczej Obywateli. Znajduje się grupa zatroskanych obywateli sytuacją panującą w PKW i proszę dalej. Dziennikarzy, którzy relacjonują tę sytuację. Relacjonują tą sytuację. Proszę dalej. W bezpośrednim skomunikowaniu się z przedstawicielami Państwowej Komisji Wyborczej. PKW. Poprzez biuro prasowe PKW. Poprzez biuro prasowe. W miejscu do tego wyznaczonym, to znaczy w sali konferencyjnej tego obiektu i wyłącznie tam. Wyznaczonym to jest w sali konferencyjnej i wyłącznie tam. W momencie, w którym pozostałe korytarze są odgrodzone, zaproszoną tam przez, rozumiemy, gospodarzy policją. Pozostałe korytarze są odgrodzone, zaproszoną policją. Uniemożliwiając potencjalnie przeniknięcie do korytarzy czy pokoi, w których
jak rozumiem, trwały prace Państwowej Komisji Wyborczej. I były one w ten sposób niemożliwe, ażeby zostały zakłócone. Niemożliwe było w tej sytuacji, aby te prace były zakłócone. Proszę dalej. W trakcie, równolegle, zostaje wydane oświadczenie PKW. W trakcie równolegle zostaje. Rozumiem, około godziny 10, ale nie padła tutaj ta godzina. PKW. O uniemożliwianiu im pracy. Które to oświadczenie nie zostaje w żaden sposób przekazane do sali białej, gdzie znajdują się osoby posądzane o to, iż te prace utrudniają. Zostało przekazane do sali białej, w której znajdują się osoby posądzane o zakłócanie tej pracy. Osobiście, jako obecna w tej sali i przedstawiciel także mediów, nie usłyszałam w żadnej formie takiego komunikatu. Nie usłyszałam w żadnej formie takiego komunikatu. Ani z ust biura prasowego do tego powołanego PKW, ani z ust przedstawicieli PKW, którzy jeszcze byli na terenie obiektu. Ani z ust biura prasowego PKW, ani z ust przedstawicieli PKW, którzy byli na terenie budynku obecni. Jak podejrzewamy, jeszcze byli obecni. Wygłoszone oświadczenie przez megafon. Oświadczenie przez megafon. Przez nieznaną osobę, bowiem nie była widoczna, po dwóch godzinach od tego zdarzenia. Osoba, bowiem nie była widoczna po dwóch godzinach od tego zdarzenia. A następnie powtórzone już przez widoczną policję. A potem powtórzone przez widoczną policję. Nie miało żadnych znamion związku z oświadczeniem PKW, które jakoby zostało wcześniej sformułowane. Nie miało żadnego związku z oświadczeniem PKW, które rzekomo zostało już wtedy wydane. Cała ta sytuacja sprawia wrażenie celowego zaciemnienia, tak? Ze złą intencją. Klarownego do tej pory obrazu obecności w Państwowej Komisji Wyborczej, na którą ta obecność pozytywnie na początku przedstawiciel PKW zareagował, przychodząc do sali, proponując rozmowę. W tym poczuciu, że te rozmowy będą miały miejsce, pozostawialiśmy na pana. Że te rozmowy będą miały miejsce, pozostawialiśmy do końca. Czy ma pan jakąś wiedzę, kto sformułował fizycznie ten komunikat wygłoszony później przez pana dyrektora Komornickiego? Z informacji dyrektora Komornickiego wynikało, że to słowa podała mi policja. Z tego, co powiedział mi pan Komornicki, wynikało, że treść komunikatu została sformułowana przez policję. I ona jakby, to, że konsultował, to jest jasne, ale czy ma pan taką wiedzę, czy fizycznie napisał to policjant? Nie mam wiedzy, kto fizycznie napisał. A czy pan dyrektor Komornicki ma dysleksję? Albo jakieś, nie wiem, inną cechę, która... Dlaczego zmienię pytanie? Ja wnoszę o okazanie jeszcze raz tego oświadczenia, tego komunikatu policji. Jest tam dosyć drastyczny błąd ortograficzny. W związku z tym wyrażam pewną wątpliwość co do tego, czy to rzeczywiście pan dyrektor Komornicki, który ma 4 fakultety, ten komunikat napisał. I do tego jakby zmierzam. Chodzi mi o to, kto fizycznie... No ale świadek odpowiedział, że nie. To trzeba było... No to tak pytam, pana Komornickiego, panie mecenasie.
proszę dalej pytanie. A czy pan dyrektor Komornicki informował pana, że nie żąda ścigania i ukarania tych osób przebywających w sali niepojęć? Z tego co pamiętam, już nie pamiętam, czy mówił to przed, czy w trakcie, czy potem, ale mówił mi, że nie żąda ukarania. Tak? Mhm. Z informacji uzyskanych od pana Komornickiego, myślę, nie pamiętam, czy przed, czy w trakcie, czy potem, uzyskałem wiedzę, że nie żądał ścigania i ukarania osób znajdujących się w tej sali. Pytanie dotyczące, pan powiedział, że te osoby, które przebywały w tej sali białej, zapytały pracę komisji i chciałbym się dowiedzieć, czy potwierdzenie wynika z faktu, że wyłącznie z faktu, że Państwa Komisja Wyborcza podjęła tę uchwałę, czy faktycznie przebywanie w sali konferencyjnej tych osób zakłócało tę pracę? Moja wiedza wynikała z uchwały Państwa Komisji Wyborczej. Moja wiedza na temat zakłócania spokoju przez osoby znajdujące się w sali białej wynikała z treści uchwał podjętych przez PKW. A pan mówił, że też usłyszała pan formę, że zostałem poinformowany o uchwale PKW. Od kogo pan ma taką wiedzę? Że rektora Komornickiego. Od pana Komornickiego miałem informację o podjętej uchwale PKW. Pytanie. Pan jako dyrektor Kancelarii Prezydenta RP jest jakby osobą, która odpowiada za pracę również kancelarii, prawda? Jest osobą decyzyjną. Czy uznaje pan tę sytuację, to jest fakt, że osoby przebywają w sali konferencyjnej za znaczne, powiedzmy, zadłużenie tej pracy i kancelarii? Pyta pan o pracę kancelarii, czy o pracę PKW w pana sytuacji? Pana jako osobę odpowiedzialną jakby za kancelarię. W tamtym momencie pomieszczenie, to o którym mówimy, było w gestii PKW, nie w gestii kancelarii, było wypożyczone PKW. W dniu zdarzenia sala konferencyjna była wypożyczona, znajdowała się w gestii PKW, czyli należy rozumieć, że przebywanie tam jakichkolwiek osób nie zakłócało pracy kancelarii, tak? Przebywanie w tej sali jakichkolwiek osób w dniu zdarzenia nie zakłócało pracy kancelarii. A czy w tamtym momencie rozważał pan osobiste stawienie się w kancelarii prezydenta w celu wyjaśnienia jakichś okoliczności zdarzenia, czy tylko według pana rozmowa telefoniczna z dyrektorem ochrony jest wystarczająca? Była według mnie wystarczająca. Według mnie rozmowa telefoniczna z dyrektorem biura ochrony była wtedy wystarczająca. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania do świadkami? Więc na się oskarżona. Jeżeli to wszystko, dziękuję panu. Zostawienie sprawy na obrót. Są na obrót.